Szanowni Państwo, jestem na Tak dla Małopolski, dlatego startuję jako kandydat do Sejmiku Województwa Małopolskiego. I Małopolska to mój dom, moja mała ojczyzna i bardzo ją kocham. Ojczyzna, która z dnia na dzień się rozwija i pięknieje. Jestem przekonana, że dzięki mojemu doświadczeniu, zaangażowaniu i nowym pomysłom Małopolska będzie się rozwijała jeszcze dynamiczniej. Ile razy jestem na tak? Tyle, ile będzie trzeba. Ale 9 to mój numer startowy, dlatego dzisiaj 9 razy na tak dla Małopolski. Tak dla rodziny i międzypokoleniowej integracji. Tak dla zwiększenia nakładów na szeroko pojęte bezpieczeństwo. Tak dla rozbudowy infrastruktury drogowej i kolejowej, a także dla poprawy bezpieczeństwa i komfortu użytkowników dróg, zarówno pieszych, jak i kierowców. Tak dla edukacji, dla podtrzymywania tradycji, lokalnej kultury i dziedzictwa. Tak dla sportu, turystyki i rekreacji. Tak dla wsparcia instytucji i osób ze szczególnymi potrzebami. Tak dla ochrony zdrowia, w tym dla budowy takich miejsc jak ośrodki neurorehabilitacji i hospicja na terenie całej Małopolski. Tak dla zrównoważonej ochrony środowiska. Jestem na tak dla współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi. Drodzy Małopolanie, mieszkańcy powiatów wadowickiego, myślenickiego, suskiego, nowotarskiego, tatrzańskiego, jestem na tak dla kobiet w samorządzie. Dlatego 7 kwietnia bardzo proszę o Państwa głos. Danuta Grzesik, numer 9, ostatnia na liście Prawa i Sprawiedliwości.